Joanna Krupa z nami w Dzień Dobry TVN. Wpada raz na jakiś czas do Polski, ale jak już przyjedzie, to, to będzie o czym mówić. Dzień dobry, Joasiu. Jest pewna pułapka. Proszę popatrzeć, Joanna Krupa. I kiedy widzą Państwo, mówię Joanna Krupa, myślę, projekt senioralny. Szok, a akurat trochę tak. Bo i misja pies, bo trwają przygotowania, ale jesteś zaangażowana w taki projekt wielopokoleniowy. Opowiedz o nim. O kalendarzu dla seniorów. O tak, znaczy całe życie, wszyscy co mnie znają, znają mnie od zwierząt, że kocham zwierzęta, ale też dla mnie zwierzęta dzieci i jeszcze dla seniorów, jak widzę kogoś starszego na ulicy, zawsze chcę pomóc. I to dla mnie się kojarzy takie sweet and innocent i dlatego jak się spytali, żebym robiła ten kalendarz, wiadomo, akurat w tym czasie jestem w Polsce i to idealnie jest właśnie się dołączyć do takiego, żeby ludzie też widzieli, że nie tylko kocham zwierzęta, ale też szanuję starszych ludzi, tak samo jak dla dzieci robię. Wyjaśniając, faktycznie powstaje taki kalendarz, w którym znane osoby pozują z seniorami. Tak. W tej akcji chodzi o to, żeby zwracać uwagę na to, że wśród nas są seniorzy, bo kochamy tylko najbliższych, babcie, dziadków, a nie zauważamy tych, którzy być może są naszymi sąsiadami tak. I czasem potrzebują od nas jedynie dzień dobry, a czasem może zrobienia zakupów, żebyśmy o nich dbali. Czy ty widzisz w Stanach kulturę dbania o osoby starsze? Jakby takiego oddawania czy kult młodości? Wiesz co, ciężko, znaczy tak, ja wiem, że ja dużo właśnie jak mogę, to pomagam. Jak widzę na przykład staruszka jakaś idzie z zakupami, to często było tak, że stanęłam autem i ją zawiozłam, pytałam się, gdzie mieszka. Czy widzę jakiegoś starszego faceta, czy coś potrzebuje, to zawsze tak jak serce mi się takie robi cieplutkie, ale czy tak ogólnie, czy ludzie pomagają? Myślę, że jest bardziej takie, że bardziej ludzie otwierają właśnie serce, jak widzą kogoś starszego. Okay. Niż jak ktoś młody potrzebuje coś, bo wiadomo, że jak idzie ktoś starszy z zakupami ciężkimi, to zawsze ktoś się jakoś pomóc. No to właśnie nie przez przypadek, czyli kraina, w której mieszka Joasia, kraina wiecznej młodości. No właśnie, jakby takie pomyślałem, bo wczoraj pięknie, pamiętasz, mówił Cezary Harasimowicz o tym, rozmawiajmy tak. Z naszymi rodzicami, dziadkami starszymi, pytajmy ich o bo potem zawsze żałujemy, że mieliśmy za mało czasu na rozmowę. Ale nie wiem, czy w Stanach jednak nie panuje ten kult młodości, że ludzie mają może niepotrzebne obsesje, muszę dobrze, muszę młodo wyglądać, bo jak tak. Nie będę, to po mnie już. No znaczy wiesz, w naszym biznesie to na pewno, ale tak ogólnie to nie wiem, czy tak strasznie to jest takie najważniejsze. Mhm. Ale wiem, że w moim to jest troszkę takie superficial, że każdy dba, chociaż jak się mieszka w LA, to wiadomo, każdy dba, żeby młodziutko no wyglądać i dbać o fitness, że musisz tak i tak jeść. No to ja się zmieniamy tak. Trochę temat, ale pozostajemy w LA. Tak. A chociaż trochę też o starszych, no bo mówimy o Harveyu Weinsteinie, no tak. Może nie dziadek, ale wstrząsająca historia. Czy sama jesteś zaskoczona, jak bardzo ona poruszyła świat? Bo zaczęło się od producenta filmowego, po czym do dymisji podaje się minister obrony Wielkiej Brytanii, który okazuje się, że kilkanaście lat temu niestosownie zachował się wobec innej kobiety. Jesteś zdziwiona, że to nie skończyło się tylko na nim, a naprawdę to jest wielki temat na świecie? Znaczy często jest tak, że właśnie jak coś, taka burza się dzieje, to później wszyscy inni mają ten taki napięk, czy może się wstydzili, czy bali i siedzieli cicho. I myślę, że przez ten taki skandal inni w to wchodzą. Ja w szoku nie jestem o Harvey Weinstein, bo jak ja się wyprowadziłam do LA, to każdy wiedział, o co chodzi, jak jest spotkanie z Harvey Weinstein. Wiedziałaś, na co jesteś powinnaś być przygotowana. To dla mnie troszkę jest szok, że w ogóle tyle gwiazd teraz wychodzi, bo jak ja, Asia, co jeszcze wiesz, dopiero wyprowadziłam się do LA, nie znałam tego światu, ja wiedziałam o tym. To come on, to jest troszkę dziwne, że te wszystkie gwiazdy teraz nagle o tym mówią. No dobrze, ale rozważaliśmy właśnie taki przykład, czyli zaprasza cię tej klasy producent na spotkanie. Bym nigdy nie poszła. Ale słuchaj, to spotkanie odbywa się w pokoju hotelowym i otwiera ci drzwi pan w szlafroku. Tak. Co robi 19-letnia, 20-letnia, 30-letnia kobieta? Co powinna zrobić? Powinna uciec. Bye bye, dziękuję. Jak jesteś zainteresowany, dzwoń do agenta, do menadżera. No, czyli twoim zdaniem one trochę winne w ogóle, że wchodziły w tę sytuację? Wiesz, tak to brzmi trochę. Nie chcę źle mówić o nikomu, mogę tylko powiedzieć, co ja bym zrobiła. Ja wiedziałam, jaki on jest, jakbym miała zaproszenie, żeby się z nim spotkać, bym powiedziała, od 9 do 5 jest biznes, przyjdzie ze mną agentka, czy przyjdzie moja menedżerka i na tym się skończy. Ale jakbym przyszła, po pierwsze bym się nie zgodziła, żeby spotkać kogoś w hotelu, może w lobby, gdzie są inni ludzie, ale tak, żeby przyjść do pokoju kogoś, no. No ale to nie jeden Weinstein też, bo potem usłyszeliśmy o Kevinie Spacey. To też nieprawdopodobne, że nagle znika wszystko z nim związane. Tak, inna sytuacja. I nawet Dustin Hoffman. Tak, znaczy to jest bardzo straszne, co się dzieje, ale też myślę teraz taki, w Hollywood jest taki
takiej stance, że na razie każdy się boi. Wszyscy wyczekują, żeby się co będzie dalej, że na razie filmy takie rzeczy za bardzo nie planują na przyszłość, bo każdy producent teraz naprawdę się boi, bo nie wie, co ktoś może wymyśleć, bo ja nie wierzę, że każda osoba nagle ma, wiesz, była molestowana. Dla mnie to jest troszkę... Poza tym tak potrafią budować napięcie aktorzy. Tak. Uma Thurman powiedziała, że na razie nie jest gotowa opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ale zrobi to. I tak. Drugie pół Hollywood stoi sparaliżowane, bo czuje się w jakiś sposób związane ze sprawą tej aktorki. Tak. Czy co będzie na Oscarach w takim razie? Jesteśmy za kilka miesięcy. Nie wiem. Spróbujemy obejrzeć to największe przedstawienie. Ciekawe, kto tam usiądzie. Kto tam usiądzie na widowni w ogóle? Jest taki mem, na którym widownia jest pusta, w pierwszym rzędzie siedzi tylko Meryl Streep. Tak. Ale to jest mem. No ale to rzeczywiście jest o tyle wyjątkowe, że to, że nie będzie następnego sezonu House of Cards, Kevinem Spacey, okej, ale to nawet, że będzie wycinany z filmu, w którym grał główną rolę zatrudnienia Christophera Plummera, no to jest dość szokujące. To jest szokujące, ale wiesz, to co on zrobił, to jest troszkę, wiesz, to nie można za bardzo wybaczyć tak naprawdę. Że... Ale rozumiem, że Amerykanie, bo tutaj zawsze musimy pamiętać o tym, że to nie jest jakiś wyabstrahowany świat filmowy, tylko to są jednak instytucje i osoby doskonale obstawione prawnikami, czyli jeśli duże studio filmowe podejmuje decyzję, żeby zrezygnować z aktora, to musi mieć twarde dowody, podstawy do tego, tak to rozumiemy. Tak? No tylko też jestem ciekawy, bo tak wszyscy teraz to Hollywood takie straszne, niby co się dzieje w polityce amerykańskiej? No, jeżeli przypomnieć sobie opowieść o Billu Clintonie z czasów pierwszej kampanii prezydenckiej, to może kobiety nie wpadły na to, że nie chodzi o to, że romans, ale w ogóle, że on doprowadził do tego romansu. No nagle teraz Monika Lewinsky by mówiła nie to, że kochałam go, ale że mnie właściwie u siebie w pokoju, w pracy, czyli w gabinecie owalnym molestował. No to za moment ogarnie cały kraj, nie tylko Hollywood. No myślę, że nie tylko właśnie w entertainment, myślę, że wszędzie będzie właśnie teraz ludzie, znaczy kobiety będą właśnie ten moment wykorzystywać, żeby te, co naprawdę były, wiesz, sexually assaulted, będą teraz się czuły pewne, że mogą o tym mówić. Ale generalizując i zamykając temat, to dobrze, że tak się stało, że z Hollywood wyszedł ten impuls i znaczy, możemy o tym mówić? Myślę, że jest dobrze i ja mam nadzieję, że to już przestanie, że już będzie ten biznes lepszy, że jak pójdziesz na spotkanie, nie będziesz się martwiła, że okej, muszę iść na kolację z tą osobą, czy na drinka, żeby dostać rolę w filmie. Bo często tak jest, że wykorzystują. Idziesz na imprezę, tutaj podchodzi do ciebie, jestem director, producer, tu jest moja karta, zadzwoń do mnie. Ja mówię, przecież mam agenta czy menadżera i tak każdy wie, że tak powinno się załatwiać pracę. Ale często są tacy właśnie, że myślą, są naiwne dziewczyny, wiadomo, przecież, do Hollywood, chcą zrobić karierę i myślą, że to jest, tak się właśnie czyli robi. Czyli teraz będą się bać dawać te wizytówki. Tak, no i bardzo dobrze. Tak. Mam bardzo bliskiego przyjaciela, co jest jeden z największych dyrektorów w Hollywood. Nie mogę powiedzieć, kto. On się strasznie boi w ogóle wyjść do restauracji, wiesz, tam gdzie paparazzi jest, bo on nic nie zrobił, ale się boi, że teraz właśnie jest taki czas, że nigdy nie wiadomo, co polowanie na czarownicę. Tak. Jednym słowem. No. Ciekawe, Asiu, bardzo ciekawe spojrzenie na to. Bardzo Ci dziękujemy. Joanna Krupa w przygotowaniach do misji PS2, pomagająca starszym seniorom i opowiadająca o Hollywood. Bardzo Ci dziękujemy. A za chwilę nasze polskie środowisko filmowe, ale kompletnie inny temat. Sama dobroć. Listy do M już w kinach, a chcemy porozmawiać o takiej męskiej miłości pomiędzy pokoleniami. Trudnej. Trudnej. Ale pięknie. Ale z happy endem albo bez, nie możemy tego zdradzać.